uczestnikiem wydarzeń, o których opowiada. Kiedy oglądałeś ten film, przychodziły ci do głowy jakieś obrazy, jakieś wspomnienia, może jakieś sytuacje, które nie były pokazane w tym filmie, albo może możesz opowiedzieć coś więcej na ten temat? Ja bym chciał zacząć dla nas. Nie. I. Te czarne są lepsze niż czerwone. Chciałbym tutaj zacząć dla nas na scenie i dla wszystkich, którzy znają Lamolego, że poprosił mnie, żebym powiedział to wszystkim, że z całym swoim sercem i umysłem jest tutaj znany. Po premierze, którą mieliśmy w Danii około miesiąca temu, ta premiera tego filmu Hany w Polsce jest dla Olego najbardziej drogocenna i wzruszająca. I jedyny powód, dla którego nie może tutaj siedzieć w pierwszym rzędzie z nami, czy siedzieć tutaj na scenie z nami, jest, ponieważ jest na medytacyjnym odosobnieniu, którego to odosobnienie jego nauczyciel Sherab Jalsen Rinpoche poprosił, żeby robił do końca roku. Także nie jest fizycznie z nami, ale całkowicie tutaj jest z nami. Jest to jeden z... jak Marta powiedziała, Ole od początku wiedział, że ten film będzie ogromnym sukcesem. I za każdym razem, jak mówimy, że film został nagrodę tutaj, że będzie premiera tutaj na świecie, gdziekolwiek, ale wspaniale, niech najwięcej. Hana była tak pięknym przykładem, jak to jest dobrze, że tyle osób może dotknąć. Ja chciałem tutaj przypomnieć, czy niejako wspomnieć ten moment. Hana, przepraszam, Marta i Adam, reżyserowie i producenci filmu byli tam, jak byliśmy w Hollywood. W sercu Hollywood. Na tym festiwalu ARPA. I niejako w Hollywood jest bardzo ciężko zaimponować kogoś czymś. Ja, wszyscy tam już wiedzą i dokładnie. I byliśmy na tym festiwalu i Hana była jednym z filmów, które zostały zaproponowane do nagrody najlepszego filmu dokumentalnego. Jak powiedziałem, było to serce Hollywood. Hollywood Boulevard, Egyptian Theatre. Egipski teatr. Naprzeciw tego Chinese Theatre, chińskiego teatru. Obok, gdzie Oscary są rozdawane. I to była ostatni dzień. Taka mini Oscar. Ceremonia. Te gwiazdy hollywoodzkie nie były takie największe gwiazdy, takie gwiazdy średniego kalibru. Ale to wszystko wyglądało jak mini Oscar i tak dalej. I siedzieliśmy i Marta, Adam, Penny z Connected Pictures i parę osób z Los Angeles, uczniów Ramy Olego i Hany. I ja tam byłem. No i to wygląda jak przedstawienie Oscarów. Te dwie osoby, jedna gwiazda Hollywood, jeden wyciągają tą kopertę, najlepszy teraz film dokumentalny. And the winner is... I nie była to Hana. Ja już miałem palec na SMS, jak się mówi SMS, do wysłania do Lamy Olego, a wiadomość była, wygraliśmy. No, nie mogłem tego wysłać. No i wszyscy spojrzeliśmy na siebie i doszliśmy do tego, no ale nie szkodzi, przynajmniej doszliśmy do tego festiwalu. I nagle w ostatnim momencie zapowiadają do wszystkich, że będzie ostatnia nagroda. To jest nagroda publiczności. Co publiczność na tym festiwalu, co publiczność zagłosowała. I jest teraz znowu przedstawiają kandydatów do najlepszego filmu dokumentalnego i Hana jest jako szósty kandydat. No i znowu siedzimy w tych rzędach i znowu te gwiazdy Hollywood z tą małą kopertą. Ja teraz już nie wysyłam tego SMS-a. I wyciągają tą kopertę. And the winner is Hana. I był to moment tak wzruszający i tak wspaniały, że i co tu chciałem powiedzieć. Jak właśnie osoby, które nie są buddystami, które nigdy o buddyzmie nie słyszały, jak to bardzo dotyka ich historia Hany, przykład Hany i Hana jako kobieta, ich bardzo dotknęło. I pamiętam, że Adam Penny, który jest Anglikiem, do którego to studio Connected Pictures do